Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 217 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 128. Szczęśliwy, kto boi się pana i kto chodzi jego drogami. Bo z pracy rąk swoich na pewno będziesz pożywał. Będziesz szczęśliwy i dobrze będzie ci się wiodło. Małżonka twoja, jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi, jak szczepy oliwne dokoła twojego stołu. Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się pana. Niechaj cię pan błogosławi z Syjonu. Obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. Obyś oglądał dzieci twoich synów. Pokój nad Izraelem. W księdze Hioba, rozdziałach od 15 do 17, Elifas ponownie oskarża Hioba o grzechy i arogancję wobec Boga. Hiob odpowiada, opisując swoje cierpienie i odrzucenie przez bliskich, Wyrażając desperację, ale także nadzieję na ostateczną sprawiedliwość i odkupienie. Wówczas głos zabrał Elifas i rzekł: Czy wiatrem jest wiedza mędrca, a wiatr wschodni pierś mu wypełnia? Czy nieużyteczną broni się mową słowami, co są bez pożytku? Ty nawet niszczysz pobożność, usuwasz modlitwę do Boga. Twoja nieprawość poucza Twe usta, używasz języka przebiegłych. Nie ja, Twoje usta Cię potępiają. Twoje wargi świadkami są przeciw Tobie. Czyś pierwszym człowiekiem na ziemi narodziłeś się wcześniej niż góry. Czyś się na radzie Bożej przysłuchiwał i mądrość sobie zagarnąłeś. Co wiesz, czego my nie wiemy, i rozumiesz nieznane nam rzeczy? I u nas siwy starzec się znajdzie, starszy od Ojca Twojego. Czy nieważne dla Ciebie Boże pociechy i łagodne z Tobą rozmowy? Czemu masz serce wzburzone, oczami swymi tak mrugasz, gdy duch Twój się na Boga porywa, i słowa z ust swoich miotasz? Czym jest człowiek, by za czystego uchodził? lub syn niewiasty za sprawiedliwego. Gdy on nie ufa swym świętym, niebiosa nie dość dlańczyste. Tym bardziej ten wstrętny, zepsuty człowiek, co pije nieprawość jak wodę. Wyjaśnię, tym nie posłuchaj, a to wypowiem, co widziałem i to, co mędrcy opowiedzieli, a czego z wiedzy przodków nie ukryli. Im samym ziemię oddano, bo obcych wśród nich nie było. Nieprawy jest zawsze w strachu, policzone są lata tyrana, głos wrogów brzmi w jego uszach, wśród szczęścia napada na niego niszczyciel. Nie wierzy, iż ujdzie mrokom, los mu pod miecz wyznaczono, błąka się, gdzie znaleźć chleba, wie, że czarny go czeka dzień. Przerażają go ucisk i groza, nacierają na niego jak król gotowy do boju. Bo rękę podniósł na Boga, do walki wyzwał wszechmocnego. Biegł z wyciągniętą szyją pod grubych tarcz osłoną. Twarz swoją ukrył w tłuszczu, a lędźwie mu utyły. Zamieszka w miastach zburzonych, w domach, gdzie ludzi już nie ma, którym pisana ruina. Nie wzbogaci się, jego mienie nie przetrwa, ani się nie rozciągną po ziemi dobra takich ludzi. Nie zdoła uniknąć ciemności, słońce spali mu zieleń, z oddechem imowę utraci. Niech marności nie ufa, łudząc się, bo marność będzie jego zapłatą. Latoroślu uwiędnie przed czasem, gałązki się nie zazielenią. Jak winorośl zrzuci swe niedojrzałe grona, jak oliwka utraci swe liście. Potomstwo niewiernym się nie rodzi, ogień strawi namiot przekupstwa. Kto krzywdę pocznie, ten zrodzi nieszczęście, gdyż wnętrze gotuje mu zawód. Wówczas zabrał głos Hiob i rzekł: Podobne rzeczy często słyszałem, pocieszycielami wszyscy jesteście przykrymi. Czy koniec już pustym dźwiękom? Co skłania cię do mówienia? I ja bym przemawiał podobnie, gdybyśmy rolę zmienili. Mowy bym do was układał, kiwałbym głową nad wami. Pocieszałbym was ustami, nie skąpiłbym słów współczucia. Lecz cierpień nie stłumie słowami. Czy odejdą ode mnie, gdy zmilknę? Ale teraz Bóg mnie obezwładnił. Zniszczyłeś całe moje otoczenie, ścisnąłeś mnie, mój świadek mi wrogiem, oskarża mnie moja słabość. Sroży się w gniewie i ściga, zgrzytając na mnie zębami. Wróg zmierzył mnie wzrokiem. Usta swe na mnie rozwarli. Po twarzy mnie bili wśród obelg, społem się przeciw mnie złączyli. Bóg mnie zaprzedał niegodziwemu, oddał mnie w ręce zbrodniarzy. Byłem spokojny, a on mną potrząsnął, chwycił za grzbiet i roztrzaskał, obrał mnie sobie za cel, łucznikami mnie zewsząd otoczył, nerki mi przeszył, a nie ma litości. Żółć moją wylał na ziemię, wyłom czynił po wyłomie, jak wojownik natarł na mnie. Uszyłem wór na swą skórę, w prochu zanurzyłem czoło, oblicze czerwone od płaczu, w oczach już widzę pomrokę, choć rąk nie zmazałem występkiem, i modlitwa moja jest czysta. Ziemio, nie zakryj mej krwi, by krzyk ukojenia nie zaznał. Teraz mój świadek jest w niebie, mój poręczyciel jest na wysokości. Gdy gardzą mną przyjaciele, zwracam się z płaczem do Boga, by rozsądził spór człowieka z Bogiem, jakby człowieka z człowiekiem. Upłyną obliczone lata, nim pójdę drogą, skąd nie ma powrotu. Złamany mój duch, ulatują me dni, zostaje mi cmentarz. Czyż nie naśmiewcy są ze mną? Od szyderstw mam noce bezsenne. Ty sam racz zastaw przechować, bo któż chce za mnie poręczyć? Zamknąłeś ich umysł przed rozsądkiem, nie dopuścisz do ich triumfu. Zwołano bliskich do podziału, a słabną oczy własnych dzieci. Wydano mnie ludziom na pośmiewisko, jestem w ich oczach wyrzutkiem. Moje oko przyćmione od bólu, członki me wyschły jak cień. Ludzie prawi są tym przerażeni, uczciwy na złego się gniewa. Sprawiedliwy trwa mocno przy swojej drodze. Kto ręce ma czyste, moc zwiększa. Wy wszyscy nawróćcie się, przyjdźcie. Mędrca wśród was nie znajduje. Minęły dni moje, rwą się moje plany i serca mego pragnienia. Noc chcą zamienić w dzień. Światło jest bliżej niż ciemność. Mam ufać? Szeol mym domem. W ciemności rozściele swe łoże. Grobowi powiem: tyś moim ojcem. Moja matko i siostro robactwu. Właściwie po cóż nadzieja? Kto dojrzy nadziei mej przedmiot? Czy zejdzie do wrót Szeolu? Czy razem do ziemi pójdziemy? W Ewangelii Świętego Łukasza rozdział 8, wersety od 22 do 56 Jezus ucisza burzę na jeziorze, pokazując swoją moc nad naturą, a następnie wypędza legion demonów z opętanego człowieka w krainie Gerazeńczyków. Po powrocie do Galilei uzdrawia kobietę cierpiącą na krwotok przez 12 lat oraz wskrzesza córkę Jaira, ukazując swoją władzę nad chorobą i śmiercią. Pewnego dnia wsiadł ze swymi uczniami do łodzi i rzekł do nich: Przeprawmy się na drugą stronę jeziora. I odbili od brzegu, a gdy płynęli zasnął. Wtedy spadł gwałtowny wicher na jezioro, także fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Przystąpili więc do niego i obudzili go, wołając: Mistrzu, mistrzu, giniemy! On zaś wstał, rozkazał wichrowi i wzburzonej fali. Uspokoiły się i nastała cisza. A do nich rzekł: Gdzież jest wasza wiara? Oni zaś przestraszeni i pełni podziwu mówili między sobą, kim on jest właściwie, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są mu posłuszne? I przypłynęli do kraju Gergezeńczyków, który leży naprzeciw Galilei. Gdy wyszedł na ląd, wybiegł mu naprzeciw pewien człowiek z miasta, opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania i mieszkał nie w domu, lecz w grobowcach. Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i zawołał: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam cię, nie dręcz mnie. Rozkazywał bowiem duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka, bo już wiele razy porywał go, a choć wiązano go łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał więzy. A zły duch gnał go na pustkowie. A Jezus zapytał go, jak ci na imię? On odpowiedział, Legion, bo wiele złych duchów weszło w niego. I zaczęły go prosić, żeby im nie kazał odejść do czeluści. A była tam duża trzoda świń pasących się na górze. I zaczęły go prosić złe duchy, żeby im pozwolił wejść w nie. I pozwolił im. Wtedy złe duchy wyszły z człowieka i weszły w świnie, a trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i utonęła. Zobaczywszy, co zaszło, pasterze uciekli i rozpowiedzieli o tym po mieście i po osiedlach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zastali człowieka, z którego wyszły złe duchy, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg Jezusa. I ogarnął ich strach. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, w jaki sposób opętany został uzdrowiony. Wtedy cała ludność kraju Gergezyńczyków prosiła go, żeby odszedł od nich, bo wielkim strachem byli przejęci. On więc wsiadł do łodzi i odpłynął z powrotem. Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, prosił go, żeby mógł z nim zostać. Lecz Jezus odprawił go, mówiąc: Wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg ci uczynił. Odszedł więc i głosił po całym mieście wszystko, co Jezus mu uczynił. Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął go z radością, bo wszyscy go wyczekiwali. A oto przyszedł człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg i prosił go, żeby zaszedł do jego domu. Miał bowiem córkę jedynaczkę, liczącą około dwunastu lat, która była bliska śmierci. Gdy Jezus tam podążał, tłumy napierały na Niego. A pewna kobieta, która od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi, całe swe mienie wydała na lekarzy, z których żaden nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu i dotknęła frędzli Jego płaszcza, a natychmiast ustał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał – kto się mnie dotknął? Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział: Mistrzu, to tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają. Lecz Jezus rzekł: Ktoś się mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, podeszła drżąca i padłszy przed nim, opowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Jezus rzekł do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił, Twoja córka umarła, nie truć już nauczyciela. Lecz Jezus słysząc to, rzekł: Nie bój się, wierz tylko, a będzie ocalona. Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, poza Piotrem, Jakubem i Janem oraz ojcem i matką dziecka. A wszyscy płakali i zawodzili nad nią, lecz on rzekł: Nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi. I wyśmiewali go, wiedząc, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, rzekł głośno: Dziewczynko, wstań! Duch jej powrócił i zaraz wstała polecił też aby jej dano jeść. Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz on przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.